Mówi, że pomaga seniorom, tak jak pani, że trzynastka, czternastka, tak, że waloryzacja, mam, tak mówią. Czternastkę mam, jedzie mi tu czoł. Takie rzeczy opowiadać, że kobiety nie mogą, nie rodzą dzieci, bo dają w szyję. Co on może powiedzieć na to? Co on może powiedzieć, jak on nie ma żony, tylko kota miał? Złoty. Ale połowę jego budynku, czy połowę posesji całej? Że? Wie pan, on ma trzy praktycznie. Że ma trzy? Nie wiem, czy on to wynajmuje, bo w jednym jest ochrona, a w drugim jest muzeum. Może to muzeum sprzedaje. No i pytamy właśnie mieszkańców Żoliborza, czy by chcieli mieszkać ścianę w ścianę z prezesem? Absolutnie. A dlaczego?